Wojskowy Wichajster. Zapraszam. O godzinie 17 i za chwilę właśnie zacznie pierwszy gwizdek meczów Rów Czystach, którzy pojedynki podejmują drużynę gości. Przywitajmy obydwa zespoły. Dziękuję ślicznie na czarno drużyna przyjezdnych, na niebiesko ekipa błękitnej Rów Czystych. I rozpoczynamy to spotkanie. I pierwszy gwizdek spotkania zabrzmiał, mecz rozpoczęty. Będzie okazja, biega w pole karne, dobra interwencja bramkarza, jeszcze wrzutka, niecelnie, nie ma faulu, rzut rożny dla gości, główka, troszkę za wysokie dośrodkowanie i strzał głową. No i co mamy? Jest 1-0. Pierwsza dla naszego zespołu. Błąd bramkarza. Wykorzystany. 1-0. Minuta. Błękitni 13. obejmują prowadzenie. Nie 13, tylko 10 minuta. Dla błąd bramkarza. Błękitnych bramkę zdobył. Grający z numerem 6, jeśli dobrze widziałem, Szymon Majder. Teraz zobaczymy błąd bramkarza i błękitni 1-0. Strata. Nie za obronę. Ładne podanie. I ależ teraz brameczka, Michał Ogrodnik. 2-0 dla zespołu błękitnych, a drugą bramkę w 23 minucie pojedynku dla naszego zespołu zdobywa grający z numerem 27 kapitan drużyny błękitnych, Michał Ogrodnik. Ale asysta, ale gol. I mamy 23 minuta meczu, błękitni 2, czarni 0. Środkowanie z rzutu rożnego. Dalekie. I strzał. Ale niecelnie. Przechwyt. Nie wyprzedził. Strzał. Michała Ogrodnika, ale nie. Ładne teraz wypuszczenie. Zawija. Strzał po krótkim, ale niecelnie. Strata. Tak jest, żółta kartka dla zawodnika czarnych. I wrzut wolny. Ale ten strzał niecelny. Przejął w tym rzucie z autu. Granie w pole karne. Wyłożenie. Strzał. Mamy 3-0. Trzecia bramka dla zespołu błękitnych i koniec pierwszej części pojedynku. Zdobył trzeciej bramki, jeśli dobrze widziałem, grając z numerem 6 w zespole błękitnych, tak, Szymon Majcher. To druga bramka tego piłkarza w dzisiejszym pojedynku. I rozpoczynamy drugą połowę. Druga część meczu rozpoczęta. Proszę do sportowy, kulturalny doping. Życzę ciekawych wrażeń w tym. Akcja ekipy czarnych. Środkowanie. Przerzucone chyba. Jeszcze jedno dośrodkowanie.
No i teraz mamy rzut karny. Faulowany zawodnik czarnych. Niebezpieczne wejście. Sędzia odgwizduje faul. 53. minuta spotkania. Rzut karny dla zespołu gości. Strześni przed szansą zdobycia bramki. I tak jest. 3-1. Dla drużyny czarnych. Cześć zdobywa w 53. minucie meczu grający z numerem 3 Bartosz Mucha. Dziękuję panie Staszku. 3-1. Ten rzut karny zamieniony na gola. 53. minuta meczu. Teraz zagranie. I strzał. Ale teraz to podanie. No ależ teraz strzał, ale to wszystko po gwizdku. I mamy rzut wolny dla błękitnych. Skali teraz piłka. Ładne podanie. I tak jest. I czwarta bramka dla zespołu błękitnych. Jej autorem Hubert Siepierski. 4-1. Błękitni 4, czarni 1. 4-1 prowadzi zespół błękitnych Ropczyce w przedostatniej serii gier czwartej ligi podkarpackiej sezonu 2021 z drużyną czarnych 6. Przyjął piłkę Michał Ogrodnik. Teraz ładne podanie. Sam. Gdzie sam? Strzał. Obok bramki. Plac gry wchodzi jeden z najmłodszych w naszym zespole. 18-letni Dominik Bolon. Grający z numerem 1. Zmianę bramkarza w 86 minucie. Strata, ładne podanie. Idzie sam. Wyłapał bramkarz teraz piłkę. I mamy 3 minuty doliczone. Co najmniej 2 minuty potrwa jestępie. Jest ostatnim okazja dla czarnych naszego zespołu gospodarskiego. Podanie, strzał, świetnie broni bramkarz. 2021-2027. Nie ma bramki. Udana interwencja naszego golkipera. Bolon. Mamy teraz rzut rożny. Ostatnie spotkanie naszego zespołu w roli gospodarza w tym sezonie. Był to 7. Kontra. Sezon rzędu. Kontra. Nie ma spalonego. Michał Ogrodnik. Podanie. Jest jeszcze bramka. Ale nie ma bramki. Teraz pozycja spalona, podanie do przodu, a więc nie ma bramki. Gospodarza chciałem w imieniu piłkarzy zarządu podziękować serdecznie wszystkim kibicom, sponsorom będzie za wspieranie w tym sezonie. Jest no i mamy dla 4-2. Gości. Bramka druga. Zdobywa ją grający z numerem 10 w ekipie czarnej 6 Marek Wójcik. 90. I właśnie po tej bramce po raz ostatni zagwizdał arbiter tego meczu, Konrad Tomczyk, kończąc to spotkanie, które zakończyło się zwycięstwem naszego zespołu. Ja dziękuję Państwu za przybycie na ten dzisiejszy mecz, za wspieranie naszego zespołu w całym sezonie. Dzięki za oglądanie. Zapraszam ponownie.